Za chwilę ktoś wyciągnie nóż. Ktoś będzie nosił krew. Do kogoś przylgną ślady. Ktoś będzie musiał unieść. W dłonie wkładano nam już ziemię. Niech zabiera to, co jest jej. Spotykamy się dzisiaj jubileuszowo. No, lat dużo minęło, odkąd ja tu pierwszy raz przyszłam i zaczęłam zajęcia warsztatowe z grupą literacką Sylaba. Ważne to, że się lubią, spotykają, piszą wiersze, czytają te wiersze raz na miesiąc, rozmawiają o nich. I muszę powiedzieć, że jest coś fenomenalnego w tym, że granica wieku między 18 a 80 właściwie nie gra tu żadnej roli. Ja tu jestem stawem. Życie nie nauczyło mnie używania słów, za to umiem się cieszyć. Wtedy marszczę brwi i czoło mojej wody, a kiedy to robię, ona z radości iskrzy. Jest taka ładna, a taka połamana, jakby spadła ze schodów. Trzeba by ją włożyć w gips od stóp do głów, a ma ich trzy. W jednej ma pełno maków, w drugiej kolekcję robaków, a w trzeciej serce. Drodzy kochani sylabowicze, to jest wielka radość, jubileusz z górą 30-lecia istnienia takiej grupy Sylaba, ewenementu, myślę, na mapie literackiej Krakowa. I bardzo serdecznie chciałam wszystkim pogratulować, życzyć wszystkiego najlepszego. No i urodziny pani Elżbiety. I to są te powody. Ja chciałam zapytać, jak to się stało, że pan zainteresował się haftem, który jest raczej takim bardzo kobiecym zajęciem? Te zainteresowania wywodzą się z historii rodziny. U mnie w rodzinie wszyscy mieli tendencje i zdolności do robienia haftów. Matka bardzo piękne swetry robiła, wszelkiego typu ażurowe spódnice, całe kostiumy na drutach, siostra to samo i mi to też zostało. Podejrzewam, że stąd się to wzięło. W zasadzie pół świata kobiecego, który się zajmuje haftem, haftuje tylko kwiatę. Ja w zasadzie różne rzeczy mam, i papugi przygotowane do haftu, i zwierzęta, i całe masę serii, które są rozpoczęte. Prawdopodobnie życia mi braknie, żeby to wszystko zrobić, co sobie zamierzam. Jak rodzina, jak pana córka, jak najbliżsi reagują na pana pasję?
Córka jak najbardziej. Cały czas mnie tylko popędza tato, haftuj, haftuj, bo to jest piękny rubi. Jak najwięcej będę miała co na obrus położyć, na stół jako obrus będę miała jakiś obraz na ścianie. No ona jest bardzo zadowolona. Pomalutku, dobra. I teraz z drugiej strony tu bić na krzyż. Po spodzie trzeba trafić. Tam trzeba palucha podłożyć, żeby przytrzymać. Żeby nie tu. Zupełnie mi to nie tu. Nie tu. No, trudno w tą dziurkę trafić. No, oj, bardzo trudno. Jestem fanem kobiet różnie ubranych w różnych strojach. Mam stroje nubijskie, mam stroje hiszpańskie, mam stroje, powiedzmy, fin de siècle. Jak się pozbiera te wszystkie kobiety wyhaftowane, to dopiero tworzy całość. Mnie interesuje kobieta ładnie ubrana w stroju historycznym, powiedzmy, aż do XIX wieku. Haftowanie, tak jak powiedziałem, jest to dla mnie duża przyjemność. Zwłaszcza kiedy się kończy, kiedy następuje praca końcowa. Jak się to ładnie oprawi, jest to piękna rzecz.